Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i kontynuujemy odliczanie do świąt. Dzisiaj pozostało 18 dni, kolejny vlogmas i dziś zajmiemy się tą oto wspaniałą, piękną, moją ulubioną monsterą Stanleyaną. Dlaczego zajmujemy się dziś tą rośliną? Chociaż ją absolutnie uwielbiam i jest super i dalej ją polecam, to niestety moje rośliny postanowiły chyba się na mnie wszystkie obrazić i nie wiem, o co to chodzi. Zaobserwowałam ostatnio, że na liściach zaczęły pojawiać się takie plamy i zaobserwowałam to na dwóch liściach. I najpierw w pierwszym odruchu pomyślałam sobie, może stała zbyt blisko szyby i troszkę jej te końcóweczki przymroziło, ale no, zaniepokoiło mnie to znacznie i stwierdziłam, że przy kolejnym podlaniu, jak będzie termin, to podleję ją profilaktycznie, gdyby to jednak nie było od tego, to wezmę je, po prostu podleję preparatem takim na grzyby, czyli naprawdę wytoczyłam już od razu mocne działa, ponieważ sięgnęłam od razu po Topsin, czyli taki naprawdę mocny i skuteczny środek. I jak sytuacja wygląda dalej z tą rośliną? No nie wygląda dobrze. Ponieważ na kolejnych liściach obserwuję pojawiające się te same zmiany. One się pojawiają tylko na liściach na dole. Natomiast na tych dolnych liściach widzę, że wyskakują cały czas nowe zmiany i praktycznie cała roślina w jakimś tam mniejszym czy większym stopniu no ma właśnie takie bardzo brzydkie końce i mnie to niepokoi. Tu nawet jeszcze już na jakimś wyższym liściu się to pojawia. I powiem Wam szczerze, że mam taki moment, że mam ochotę zamknąć oczy i nie patrzeć na te moje rośliny. No naprawdę, gdzie nie zerkniemy, tam jest to samo po prostu. I to już jest właśnie po podlaniu tym Topsinem i bardzo się obawiam, co z tą rośliną będzie dalej. Tu przy okazji na tym liściu, który tutaj widać mocno już się zsuszył, może tak bokiem pokażę, mocno się zsuszył, widać tą grubość tego liścia. Tak? Że to jest liść dość gruby, a w momencie, kiedy te tkanki się suszają, to jest taki, no taki chudziutki, cieniutki. Co ja proponuję z tą rośliną zrobić? Wymyśliłam, że muszę podjąć środki takie prewencyjne, żeby nie stracić tej rośliny, ponieważ bardzo ją lubię i w sumie to, tak jak kiedyś wspominałam, to jest jedna z tych roślin, których ceny bardzo skoczyły, więc jak generalnie jest tendencja raczej do spadku cen, to tutaj raczej ceny co najmniej się utrzymały, a nawet zaobserwowałabym podniesienie tych cen, więc stwierdziłam, że zima nie zima, po prostu pobiorę sadzonki i będę tą roślinę rozmnażać, żeby sobie po prostu ją zachować. Tu mamy ten piękny, tutaj mamy ten piękny pęd z tym half moonem. To wam na razie tak z ręki nakręcę, ponieważ no, na statywie nie jestem w stanie tego tak dokładnie wam pokazać. I tutaj widać, są piękne, piękne takie zdrowe korzenie powietrzne, więc nie powinno być żadnego problemu z rozmnożeniem, także ja sobie pomiędzy poszczególnymi liśćmi są węzły. Tutaj na przykład widać, że jest korzeń. Widać taki przegub choćby na łodydze. I taka wolna przestrzeń, dopiero niżej jest kolejny. Także na pewno sobie pobiorę taki szczyt w tym miejscu i zobaczę, czy nie utnę jeszcze w kolejnych kilku sadzonek pędowych. No tutaj tych szczytów mam kilka i stwierdziłam, że chyba szczyty pobiorę wszystkie tak profilaktycznie, bo widzę, że tak jakby coś się dzieje od dołu tej rośliny. Dlatego właśnie chcąc sobie to zabezpieczyć na dalszą część rekonwalescencji i opieki nad tą rośliną, no to te szczyty nie mają żadnych skaz, nic tutaj się nie dzieje, także no szczyty będą moim takim backupem, żeby było to możliwie lepiej widać. To postanowiłam roślinę postawić na krześle.
Możemy też spróbować ze zmienionym oświetleniem. Nie wiem, na ile to wypadnie lepiej, na ile gorzej. Postaram się Wam tutaj dokładnie zaprezentować. Tutaj mamy szczyt, czyli mamy dwa górne liście oraz trzeci. I jak tutaj odwiniemy, widać, że jest zakończony takim bardzo ładnym, zdrowym korzeniem powietrznym. I jak rozchylimy ten kolejny z liści, to widać kawałek takiej łodygi. W tym miejscu po prostu przetnę. Przetnę, używam noża i staram się ciąć tak, aby zostawić tutaj większy kawałek tej tkanki, ponieważ po pierwsze mogą tutaj się pojawiać nam korzenie, tak jak widać tutaj na tej części pojawiają się też korzenie powietrzne, więc normalne korzenie również będą mogły się wykształcać. Tu są takie bardzo ładne, takie wypustki. To są wszystko zaczątki korzeni, więc jak one tylko dostaną wilgoci, ruszy ich wzrost i naprawdę to bardzo dobrze rokuje. Takie mniejsze, ale zdrowe zaczątki korzeni to jest nawet lepsza rzecz niż taki bardzo duży, stary korzeń powietrzny, ponieważ one czasami, nie zawsze, ale czasami zdarza się, że gniją. Dlatego trzeba mieć taką, taką uważność na to. A tutaj właśnie widzimy, że no nie powinno być żadnego problemu, kłopotu, także jestem pozytywnie nastawiona. I kontynuujemy na tym samym pędzie, bo myślę, że tu po prostu musimy dalej coś odciąć. I tutaj też są takie bardzo jeszcze ładne korzenie powietrzne. No i nic, no pozostaje to chyba po prostu faktycznie pociąć. Tutaj odcięłam dwa węzły. Tutaj jak widać te czarne punkty to są właśnie korzenie powietrzne. Także ja sobie tu potem jeszcze w tym miejscu właśnie pomiędzy jednym węzłem i drugim węzłem pomiędzy przetnę, ale zrobię to na desce. Także tutaj widać taka sadzonka, że są dwa węzły. Widać, gdzie ucięłam. I staram się właśnie jak tnę, to staram się właśnie zrobić tak, że ta sadzonka, gdzie to jest do dół, to zostawi tej łodygi ewentualnie więcej, a mniejszą ilość tutaj u góry, ponieważ to jest taka sytuacja, że gdyby zaczęła się sytuacja jakaś, że coś by zaczynało podgniwać, to właśnie w tym miejscu tego cięcia i wtedy zawsze mamy zapas zdrowej tkanki, żeby ewentualnie zadziałać. Ale nie powinno się tak dziać, ponieważ teraz sobie takie pocięciu sadzonki zostawimy na kilka godzin do przeschnięcia i dopiero jak przeschną i wytworzy się właśnie ta tkanka kalusowa, to trafią do wody. Tutaj jest najgorzej taka sytuacja, że nie wiem co zrobić i czy się na to zdecydować, czy nie, ponieważ tutaj jest taki szczyt, te dwa małe liście, natomiast on tutaj ma tylko takie wcześniej liścienie dwa wypuścił i obawiam się, czy jak ja go odetnę, to czy on w ogóle tam z tych węzłów mi coś puści, czy nie puści. Także zaraz do niego wrócimy. Tutaj mamy ten szczyt, który ma to piękne wybarwienie właśnie do tego half moona. I tu już sobie zetnę. Tu chciałam taką sadzonkę, ja ją oczywiście jeszcze potnę na mniejsze chyba, ponieważ mniejsze sadzonki generalnie się lepiej ukorzeniają. Nie radzę ukorzeniać sadzonki o tak długiej i o takiej dużej ilości węzłów. Także też ją sobie jeszcze potnę tutaj pomiędzy, ale tak jak widzimy na tym poprzednim też. Takie białe punkciki, które są wypukłe i wyczuwalne pod palcem oraz takie jedne z pierwszych już takie wykształcone korzenie powietrzne, są takie ciemniejsze. Także tu myślę, że też nie powinno być kłopotu. Co zrobić z tym? No tego chyba sobie zostawię na koniec, bo trudno mi się zdecydować. Ten dźwięk takiego chrobotania, to wypełniona jest osłonka na dole keramzytem, właśnie żeby roślina miała jeszcze taką warstwę dodatkową drenażową. No tutaj jest bardzo mocno, widzę, ten pęd się przyczepił mocno do palika. No ale nic,
Nie ma się co tutaj zastanawiać, trzeba po prostu ciąć, bo jeżeli tam jest jakaś choroba, która się będzie rozprzestrzeniać, no to tak mówię, no te zdrowe fragmenty chcę zachować dla siebie jako taką właśnie rezerwę. Udało mi się tak to oddzielić. Też widać, na górze są takie białe te wypusteczki. Tu trochę się poprzyklejał tego włókna kokosowego z palika. To, co tak łatwo odejdzie, to ja postaram się poodczepiać, bo w wodzie nie będzie mi to potrzebne. Także pięknie, pięknie się to prezentuje. No niestety ten liść jeden mi odpadnie, ale nie szkodzi. Najważniejsze, że tu się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o te węzły, że jest to dobrze poodcinane. Dlaczego tnę nożem, a nie nożyczkami? Ponieważ jeżeli tnę nożem, to tak jak widzicie, te miejsca cięcia są takie gładkie i równe. Można też na przykład, szczególnie jak już się ma taką odciętą sadzonkę i potem się tnie dalej, śmiało można używać żyletki. Żyletka jest jeszcze lepsza do tego. Albo jakiś skalpel chirurgiczny. Naprawdę to są najlepsze metody. Są też specjalistyczne, jakieś tam ogrodnicze, takie do robienia sadzonek rzeczy. Ja w takie rzeczy nie inwestowałam na moje potrzeby i tyle, ile ja tego wykonuję, to naprawdę dla mnie w zupełności wystarcza. Dla mnie w zupełności wystarcza nóż ostry albo... To nie jest reklama, to jest Fiskars, to są naprawdę bardzo, bardzo dobre noże. Mają też świetne sprzęty takie ogrodowe. Także dla mnie to wystarcza, natomiast jeżeli ktoś tego robi dużo, można pomyśleć o jakimś bardziej profesjonalnym sprzęcie. No i powiem Wam, że to tak się super, super waham, co zrobić z tym pędem. I chyba go zostawię, bo się tak martwię, że jak go obetnę, on tu był nie tak dawno ścinany, że to będzie za dużo i po prostu i tak zmarnuję ten pęd. No cóż, zobaczymy jak tej roślinie dalej pójdzie. Tutaj jeszcze zobaczę tylko. O. No nic, zostawimy te. Aha, tutaj było też cięte. I tu też. No. Jest tak dość porozgałęziana ta sadzonka, ponieważ ja już ją wielokrotnie cięłam. Jest to dla mnie zagadką, dlaczego to się stało, dlaczego to się stało teraz. Szczególnie, że raczej ostatnio nawet bym powiedziała, no wyglądała świetnie i nagle po prostu, tak mówię, na dwóch liściach zobaczyłam zmianę, która mnie zaniepokoiła. To wyglądało mniej więcej chyba najbardziej do tego podobne. Takie podobne trochę zmiany, jak często na skrzydłokwiatach się pojawiają. I zaniepokoiło mnie to, czy tam się coś złego nie dzieje. I tak mówię, no zapobiegawczo chciałam zastosować tę opcję. Myślałam, że takie podlanie naprawdę wszystko nam rozwiąże. No ale okazuje się, że chyba nie. Także tą część rośliny już zostawię. Teraz jeszcze będzie tylko do... Te liście by trzeba było jakoś tak oporządzić, ale do tego potrzebuję... nożyczki. Także zaraz wracam z nożyczkami, a tutaj mi się udało pozyskać ostatecznie 3 szczyty. Jedną taką sadzonkę podwójną, ale to z tych szczytów te doły też jeszcze trochę porozdzielam. Także kilka sadzonek z tego będzie. Taki się zrobi bukiecik, który sobie włożę do jakiegoś wazonu i no i tak sobie będzie na razie w wazonie funkcjonował, a potem zobaczę, może coś posadzę z nich do ceramisu, bo ceramis to będzie kolejna rzecz, którą się będę zajmować. A tak to smętnie wygląda i mam nadzieję, że Wasze rośliny mają się lepiej, bo u mnie jest po prostu, mam wrażenie, jakaś taka plaga i chyba nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło naprawdę. No to cóż, nie pozostaje nic, tylko ciąć te liście, więc tniemy z zapasem zdrowej tkanki. No i zobaczymy, jak te cięcie posłuży, czy to rzeczywiście rozwiąże problem.
bo widać, że są różne stadia tak jakby tego, co się dzieje. Tutaj widzimy, taka plama wyskoczyła, natomiast no tutaj była taka typowo końcówka. No, zobaczę za może 2-3 dni, jak to się będzie rozwijało dalej. Jeżeli będę widziała, że jest źle, to na pewno wrócimy do tego. Nie wiem, czy to brudne, czy tutaj się coś dzieje. Profilaktycznie już naprawdę wezmę i tnę, bo lepiej ciąć, niż potem żałować, że się nie cięło. Ale też z drugiej strony właśnie, jeżeli będzie taka sytuacja, że dalej będą problemy, to po prostu ja wrócę do tej rośliny i jeszcze się zajmiemy nią kolejny raz. Przy okazji przypominam Wam o konkursie. Proszę Was tam o polecenie, jakie rośliny u Was nie sprawiają kłopotu. Jak widać, pytanie jest jak najbardziej aktualne, ponieważ rośliny zaczęły u mnie sprawiać kłopoty i jestem bardzo ciekawa tego, co u Was właśnie jest takim bezproblemowym, takim pewniakiem, który tylko cieszy i w zasadzie niczego specjalnie nie oczekuje. Ja muszę powiedzieć, że jestem super właśnie zdziwiona, ponieważ ta monstera nigdy mi nie sprawiała kłopotów. Nigdy nie miałam żadnej sytuacji o plamach, o jakichś tego typu historiach. Nie miałam problemów z ukorzenianiem jej. Nie miałam problemów ze szkodnikami i nagle po prostu no taka sytuacja. Także no muszę reagować, musimy coś spróbować zrobić, bo no zostawienie tego tak jak jest, to jest na pewno najgorsza opcja. Tutaj widać po obu stronach tej końcówki. No, zobaczymy. No, ostatnio też podcinaliśmy, tam były takie brzydkie uszkodzenia, ale one były głównie takie termiczne z tego filodendrona Silver Sword, tego filodendrona hastatum. I prawdę mówiąc, tam nie widzę żadnych już potem dalszych jakichś uszkodzeń na tych liściach, także może to. Nie do końca mam naprawdę pomysł, z czego by to mogło wynikać. No po kolorze jakby sądząc, no to by trzeba było postawić na jakieś zmiany grzybowe, może jakieś przelanie. No i chyba tyle tego by było. Nie wszystkie liście są zmienione, natomiast te, które gdzieś nawet widzę taki niewielki zakres, to ja się nie będę patyczkować i naprawdę będziemy tutaj ciąć ostro. Też to kiedyś chyba w którymś z komentarzy pisałam. Liście są jak włosy, tylko odrastają, tylko termin odrastania jest dłuższy, także za to też lubię właśnie monstery i filodendrony, że one dają nam tą szansę na to, żeby po prostu roślinę odmłodzić, poprzycinać. No tak to się prezentuje teraz. No nie ma. Jeszcze kram taki się przykleił. No nie ma tragedii niby. Parę liści trzeba było przycinać, natomiast jestem naprawdę zszokowana, że jeżeli z wszystkich roślin bym miała stawiać, no nie spodziewałabym się, że ta zacznie grymasić. Więc nie wiem, co to jest za moment, że moje rośliny się ode mnie odwracają wtedy, kiedy chcę się nimi też przed Wami pochwalić, a tutaj wychodzi na to, że kapryszą niesłychanie, nawet ci, którzy wcześniej tego nie robili. Zostawimy to tak. Ja Wam jeszcze postaram się pokazać, jakie jest podłoże. Nie mam pojęcia, czy to cokolwiek widać. Podłoże jest generalnie na wiosnę do wymiany. I to też może być przyczyna tych problemów, ponieważ to jest podłoże, które ja sama przygotowałam. To jest taka mieszanka. Tutaj tego nie zobaczymy aż tak dokładnie, bo tak tylko wziąłam z grubsza. Trochę takie białe kropki to perlit. Jego więcej jest w środku. Trochę takich właśnie
chipsów kokosowych, ale też bardzo duża była dodatek kory sosnowej i keramzytu. I ja mam wrażenie, ponieważ ja tą roślinę już mam dłużej i myślałam nad zmianą w te wakacje, zmianą podłoża, natomiast nie miałam po prostu na to czasu, a że rosła pięknie i nie grymasiła, no to niestety została z tego, można powiedzieć, z listy do przesadzania zrzucona gdzieś na sam koniec. No i moje podejrzenie jest takie, że ta kora po prostu za bardzo zbutwiała, za bardzo się rozłożyła i że to podłoże straciło tą pulchność, właśnie to napowietrzenie. I że ja powinnam tutaj tą roślinę przesadzić. I to może być przyczyna, że to się zrobiło właśnie takie bardziej zbite to podłoże. Tu też już zresztą widać, że korzenie przerosły doniczkę, także no ja po prostu widzę potrzebę, żeby tą roślinę przesadzić. Stoję sobie na karamzycie, żeby zarówno tam ta woda miała gdzie odpływać, ewentualnie jakaś taka niewielka ilość wilgoci właśnie, żeby parowała i do tej pory sprawdzało się to świetnie i rosła w tej mieszance dobrze, więc jedyne co mogę pomyśleć, że mogłam mieć wpływ na tą roślinę, to właśnie ten stopniowy, te stopniowe właśnie rozkładanie się kory sosnowej i być może trochę tych chipsów kokosowych też za bardzo i że ta mieszanka się po prostu z czasem zmieniła i to podłoże już niestety wymaga właśnie wymiany ze względu na to, że te komponenty się rozłożyły za mocno i się po prostu zmieniły właściwości tej mieszanki przez to. Także to jest taki mój gdzieś typ najprędzej, do którego bym się gdzieś ja zbliżyła. Jeżeli macie jakieś pomysły, co waszym zdaniem może być przyczyną takiego stanu rzeczy, to dajcie znać w komentarzu. No, nadzieja jakaś jest, bo sadzonki są. Ja sobie je będę ukorzeniała w wodzie i na pewno ze względu na tą historię właśnie, że te plamy się pojawiły, na pewno do wody, do tych sadzonek dam też Topsin, żeby właśnie, on działa systemicznie, więc żeby te tkanki jakby były po prostu też zaopatrzone w lekarstwo. Także tak sobie wezmę i spróbuję podziałać, no i zobaczymy za jakiś czas, jak się sytuacja rozwinie. Przy okazji też przestrzegam, że jak kupujecie od kogoś sadzonkę, to poproście go o to, żeby dał do wglądu aktualny stan swojej rośliny matecznej, bo na przykład ja bym w tym momencie, który ma miejsce, w życiu nie zdecydowała się nawet na wymianę takich sadzonek, które mam, ponieważ wiem, że roślina najprawdopodobniej może mieć patogena i być może właśnie walczy z jakąś chorobą grzybową, która gdzieś krąży właśnie w sokach tej rośliny. I chociaż tutaj jeszcze nie widzimy żadnych oznak chorobowych, to być może właśnie takie coś się pojawi. I dlatego właśnie bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, z jakiej rośliny jest sadzonka, którą kupujemy, czy się wymieniamy. Bo no tak jak widać po tym, no można zupełnie nie podejrzewać, że gdzieś może być jakakolwiek historia, jakiś plam, jakiś zmian i tak dalej. Dlatego zawsze, jeżeli kupujecie, upewniajcie się właśnie, jak wygląda roślina mateczna, czy ma, jeżeli to są wariegaty, czy na przykład genetycznie, tam jest szansa na przykład na ładne wybarwienie w jakimś konkretnym, ciekawym kolorze, czy to jest raczej słabe wybarwienie i tu bym szła tym tropem. No a przy okazji też roślina mateczna powinna być naprawdę oznakiem zdrowia. Taki moment, kiedy roślina jest osłabiona, pobierania sadzonek, no to tylko w formie takiej ratunkowej, co ja właśnie robię, natomiast to nie jest dobry moment do pobierania sadzonki. Roślina powinna być zdrowa, silna i witalna, kiedy pobieramy od niej sadzonkę. Także to jest tak właśnie ku przestrodze, bo wiem, że teraz dużo jest tych różnych kolekcjonerów, którzy się w różnych cenach pojawiają na tych właśnie gdzieś jakichś ogłoszeniach, czy to na Facebooku, Alixie, jakichś grupach i tak dalej. Także przestrzegam, żebyście po prostu no, nie wtopili na takiej sytuacji, że komuś też właśnie na przykład Monstera variegata zaczęła na przykład gnić, czy cokolwiek się złego zaczęło dziać i nagle w związku z tym pociął na węzły, żeby to sprzedać. Także warto takie coś sprawdzać, bo
Ja też swego czasu, jak bardziej byłam w to gdzieś zaangażowana, bo teraz już na to w ogóle nie mam czasu, to też miałam sygnały od dużej ilości osób, które mówiły, że na przykład już w ogóle przestali kupować sadzonki, bo właśnie kupowali przez jakieś właśnie grupy, ogłoszenia i tak dalej. I kupowali na przykład trzecią czy czwartą wariegatę i każda im gniła. I ja się domyślam, że może to wcale nie była przyczyna taka, że oni nie mieli takiego doświadczenia, żeby to zrobić, tylko może po prostu te rośliny generalnie coś z nimi było nie w porządku. Także zobaczymy. Zobaczycie za jakiś czas, sprawdzimy oczywiście, ja Wam dam aktualizację, czy na tych liściach, tych sadzonkach właśnie, czy tu się coś wydarzy, czy się ta sytuacja zatrzyma. No i jeden szczyt co najmniej tutaj zostawiamy na roślinie, więc zobaczymy też, jaki będzie jej wzrost, czy ta choroba właśnie będzie jakoś postępować, czy będą jakieś kolejne oznaki, czy to po prostu taka jakaś jednorazowa akcja. Także tak to się prezentuje i będziemy na pewno do tego wracać. Tutaj jest jeszcze raz ten szczyt, pokażę. Jeden szczyt zostawiam, bo jest taki chudziutki, jest taki wątły ten pęd. To jest po cięciu taki nowy pęd wypuszczony, także no zostanie sobie tak, jak jest. A ja Wam, kochani, bardzo dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Pamiętajcie o konkursie, bierzcie udział w konkursie. Zachęcam Was serdecznie, można wygrać niespodziankę taką, mam nadzieję, że miłą i przyjemną. Niespodzianka z poprzedniego konkursu do Ani już jest w drodze, powinna być po weekendzie u niej w poniedziałek. I tak to, kochani, wygląda. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, żeby kanał zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dla Was, kochani, wszystkiego zielonego, cudownego dnia i cudownego odliczenia do świąt. 18 dni. Pa, pa!